Dzisiaj przywitam was krową, ponieważ taki strój mi aktualnie odpowiada. I będziemy też testować klasę Medyka, ponieważ jeżeli dobrze pamiętacie, jeżeli ja w sumie dobrze pamiętam, ulepszyliśmy podwójnie nasz bandaż, czyli mamy tą klasę dość wzmocnioną. Mamy ją już na 3. levelu. Niestety może broń jest na 1. levelu i ma ten damage 8 damage, jednakże jest to broń, która jest moim ulubionym gameplayem, czyli lobowata broń, która powinna nam ułatwić bardzo nasz gameplay. Jeżeli dobrze pamiętam, u sponsorów sobie ulepszyliśmy, że mamy właśnie wypadające teraz życia, jak i też te całe social roomy, więc zobaczymy, jak to się przełożyć na praktykę, więc lecimy naszą krową do Going Deeper jako nasz new episode. Tu powinno się napisać w ogóle, bo powinno być napisane, że new episode, jednakże to w sumie przed chwilą próbowałem nagrywać odcinek, zagrałem minutę, jako jak ktoś przyszedł do domu, musiałem przerwać nagrywanie i dlatego nie mam napisane new episode, jednakże mogę wam zapewnić z ręką na sercu, że nie próbowałem przyjść dalej, nawet nie wziąłem tej żadnego perka wtedy, więc w ogóle zobaczymy, jakie mamy perki. Pierwszy jest Damage Aura Boost, który było nawet całkiem spoko, a drugi jest Chain Attack, który jest, czyli jest odbijaniem pocisków do pobliskich przeciwników, zdecydowanie to biorę. I zanim jeszcze zaczniemy nasze run, oczywiście tylko coś wytłumaczę, ponieważ była propozycja rzucona, że ciekawe jakby ta gra wyglądała na Twitchu, jakbym ją streamował, ponieważ czasami streamuję, chociaż ostatnimi tygodniami, a wręcz miesięcami znowu jest suchy okres przez sprawy wyższej wagi państwowej. Niekoniecznie, ale tak to sobie wytłumaczę. Gra moim zdaniem jest za krótka, nie ma takiej ultra powtarzalności i tak dalej, ponieważ jest to proste przechodzenie z 8 leveli do bossa, 8 leveli do bossa, tak powiedzmy rzucam losomizmem tą 8, może by na 10. Nie ma takiego etapu, że możesz sobie robić jeden run godzinny, coś w tym stylu, no nie ma. Coś takiego po prostu nie ma, to się po prostu co chwilę resetuje, więc uznałem, że nie, że streamowanie czegoś takiego byłoby nudne, więc teraz tak, mamy odbijane pociski. I teraz pójdziemy, zaczynając od tego pomieszczenia, ponieważ mamy tutaj potem wybór najfajniejszy, czyli i znak zapytania, i wybór broni, a raczej chcę mieć na moim prawym przycisku bandaże, jako coś, co chcę używać w defensywie, więc to będę mógł teraz, oczywiście powinna być moim zdaniem dość prosta bitka w levelach, oprócz w tego typu setupach, ponieważ jesteśmy aktualnie na levelu, który dosłownie nie ma zbytnio barykad, czyli nie mam sobie zbytnio czego lobować, plus jednostki cały czas latają, co też utrudnia nam trafianie taką broń. No i jak widać, nie było to zbyt ciężkie. Mamy od razu perka, czym jest Steel Shoot, jest dobrze pamiętam, tak, Steel Shoot to jest niewrażliwość na wszelkie pułapki, czyli mogę teraz stworzyć wszelkie kolce i się nad tym nie zastanawiać. Teraz tak, z jednej strony mam takie coś, że chciałbym pójść sobie pod random i zaryzykować, że dostaniemy coś fajniejszego. Z drugiej strony chciałbym sobie wziąć broń. Jednakże dopóki to mówię, że lobowata broń jest fajna, wybiorę sobie znak zapytania, żeby wykorzystać broń, którą właśnie posiadamy. Tym bardziej tutaj wydaje mi się, że może być to nawet dość dobry level do tego, aby to zrobić, o ile zacznę wykorzystywać przyciski Q i E, czyli do zmiany targetu, ponieważ widzieliśmy tutaj przed chwilą, było bardzo blisko do tego, żebym się po prostu załatwił dodatkowymi pociskami od kogoś, kto nie powinien nam zbytnio sprawiać żadnych problemów. Tutaj dość przeciwnicy są twardzi, jak tak sobie patrzę, naprawdę dużo hitków trzeba w nich wyłożyć, żeby ich załatwić, pomimo tego, że dobrze pamiętam, a nie rozdałem tego w końcu, zapomniałem, że tego w końcu nie rozdałem, że dopiero następny upgrade za 2 punkty miał powodować, że melee jednostki miały mieć mniej życia, więc cofam to, co chciałem powiedzieć. Ok, czyli tak czy jak dostaliśmy broń, a z tej broni nam wypada, uwaga, crossbow, który jest fioletowy, więc my go przeczytajmy. Its arrows pierce the target, czyli w teorii nie dość, że będzie przebijał target, jest około dość wolno, to będzie naszym minusem. To jeszcze będzie się odbijał do innego targetu, jeżeli to przynajmniej tak powinien to działać, czyli zadałem 35 plus 35 w inny target. A może nawet i więcej, ponieważ jeżeli będzie w linii prostej, to może ten bullet, który się odbije po raz pierwszy, przeleci przez 2 jednostki na kolejną potem, coś w tym stylu. Teraz wydaje mi się, że chciałbym wybrać sobie pewny perk, bo branie niepewnego perku i na przykład trafienie, nie wiem, na sklep, który niekoniecznie mógł na kolejną cokolwiek wydać, byłoby słabe, więc tego znaku zapytania na razie nie bierzemy. Zobaczymy sobie, jak w ogóle ta broń działa. Niestety nie będę już miał tej lobowatej broni, którą miałem nadzieję, że troszeczkę sobie pogramy, tak? Ale wydaje mi się, że ten wybór będzie naprawdę git, ponieważ jak widzimy tutaj nasz pocisk wręcz w większości na razie wypadków zabija na hita, więc bardzo, moim zdaniem, dobry wybór. Ok, jaki mamy perk? Perk mamy Frenzy. No nie mamy zbyt innego wyboru, żeby coś wybrać, więc będziemy mieli tutaj po prostu szybsze strzelanie w momencie, kiedy będziemy mieli 1 HP. I coś dopiero co zauważyłem, w momencie, kiedy wziąłem sobie Steel Shoot, ponieważ w innych przypadkach tego jeszcze nie zauważyłem, przynajmniej nie widzę dalej. Mamy założone te butki, chyba że od początku miałem takie buty założone, ale wydaje mi się, że właśnie po wzięciu tego perka zmieniło nam wygląd, więc to jest coś, co standardowo szanuję w grach. I mam dziwne wrażenie, że strzały się nie odbijają do przeciwników, przez to, że mamy tego piersa. Zaraz się przekonamy, że będzie ktoś bliżej może, będzie miał w ogóle szansę na to, żeby żeby się odbiło. No i teraz odbija się, okej, ale odbija się w troszeczkę inny sposób. Mianowicie odbija się w taki, że rozdziela pocisk i atakuje w kogoś innego, a stary pocisk dalej piersuje, więc wydaje mi się, że zarąbiste combo zrobiłem sobie w takim razie tej broni. Mamy i piersa, i bounce'a w jednej broni, co jest genialnym wyborem, więc zdecydowanie lecę pod item, a nie pod broń, ponieważ broni nie chcę zmieniać za żadne skarby, a nie mam możliwości brania tej drugiej broni. W sensie za żadne skarby, dostał jakąś legendary, super giga chat broń, to bym pewnie zmienił, ale no na ten moment opowiem, że po prostu takiej nie będę miał, albo zbyt szybko takiej nie dostanę, więc nie mam co sobie wierzyć w jakieś sytuacje, które mogą się nam nawet nie przytrafić, tak? Teraz tutaj trafimy naszym piersem raz, to może trafimy dwóch przeciwników na raz dokładnie i nam się to udało. Mamy ogólnie 348 tych łapek w górę, więc będzie może to ładnie wydać. Mamy bombę, bomba jest drops a nuke that damage all enemies in the room, simple as that. Zgaduję, że to może być na przykład jedno użycie, 4 użycia, więc zdecydowanie bierzemy sobie bandaż, wykorzystujemy 2 razy i zmieniamy na bombę, ponieważ ten nuke może być naprawdę pomocny w czyszczeniu różnych pomieszczeń. Teraz tak, oczywiście liczymy po weapon, ponieważ nie mamy zbytnio innego wyboru. I zobaczymy, co on nam tutaj zaoferuje. Może będzie naprawdę coś, tak jak powiedziałem, jakaś opcja typu legendary, które mogłoby nam się totalnie opłacić, żeby zmienić. Mamy chyba też nowy typ przeciwnika, ponieważ nie widziałem do tej pory takiego małego szkraba z... jakimiś ząbkami, które wygląda jak misiek, żelka, coś w tym stylu, tak bym to najbliżej określił. I widziałem też przed chwilą, nie wiem czy ono już zniknęło, czy zebrałem, czy może, nie wiem, czasowo to zebrać, ale wypadła przynajmniej teraz pierwsza przeze mnie założona połówka serduszka, więc ten bandaż, to że go, o jest tu jest serce, na przykład całe wręcz. To nie jest połówka, to jest całe serce, więc wydaje mi się, że opłaciło nam się wymienić to na bombę. Teraz uwaga, co tu będziemy? Lazy Aim Gun, fast but not accurate. Zobaczmy, jak to mniej więcej strzela. No to co mnie widać, że nie jest accurate, czyli jest bardzo szybkie. Wydaje mi się, że na bossa mogłoby być spoko, ale no właśnie, to, że będzie spoko na bossa, ponieważ ma dość spory fire rate, nie wiem, czy nam się opłaci w walce z mobami. Na jej damage. Przechodzimy oczywiście po perka. Coś, co uznam za minus w tej grze, to perki. Ponieważ chyba tylko i wyłącznie, przynajmniej tak mi się aktualnie kojarzy, może troszeczkę coś źle zapamiętałem, ale przynajmniej w większości przypadków perk, który miałem do wyboru, był jedną opcją po prostu. To nie jest tak na przykład, że za każdym razem dostawaliśmy dwie opcje i musiałem sobie po prostu jedną wybrać, tylko na początku były te dwie, a potem w momencie, kiedy już dochodziliśmy do dalszych etapów, to na przykład dostawiliśmy tą drugą opcję, czyli tak jakbyśmy mieli już z góry założone, że to, co widzimy na samym początku, będzie już naszym ostatecznym wyborem w naszej rozgrywce, co jest moim zdaniem gigantycznym minusem, jednak zobaczymy, może będą dwa perki, są dwa perki, więc się cieszę. Poison skin, whenever you touch an enemy you poison them, keep in mind that it does not protect you from taking contact damage, oraz mamy armored charges up a shield at the beginning of each stage. Cokolwiek to znaczy, chcę wziąć tą tarczę, ponieważ poison w momencie, kiedy zaatakujemy przeciwnika, w momencie, kiedy naszym celem jest nie dostawanie obrażeń, jest moim zdaniem zawsze takim, nie wiem, głupim wyborem, chyba że może są jakieś opcje typu buildy, że na przykład możesz dostać damage, którego nie stracisz, ale dostanie przeciwnik. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Że możesz sobie sam stracić HP, niekoniecznie... Znaczy raczej, możesz zadać przeciwnikowi damage, niekoniecznie samemu tracąc przy tym, tak? I może do takich buildów byś to opłacało, jednakże nie mam pojęcia, czy takie coś tutaj istnieje, stąd nie chciałbym tak głupio rozrywać. Chyba pierwszy raz widzimy w ogóle, że mapa się tak daleko oddaliła, tak szczerze mówiąc, bo to nie jest tak, że ja sobie sam to oddalam, żeby nie było, że ja po prostu wybieram sobie, że o, chciałbym pójść na drugi koniec mapy. Nie. Wydaje mi się, że to jest albo opcja tego, że na samym końcu był przeciwnik, albo druga opcja, czyli to, że po prostu mamy zasięg taki z broni, dlatego nam mogło to tak daleko pokazać naszego przeciwnika. Tarcza, która polega na, w tej grze już widzę, że na czym polega, mamy tu po prostu jako dodatkowe życie, które jest one shotem. Tylko teraz coś, co musiałbym spróbować zrobić, co na razie mi się nie udało, czyli czy w momencie, kiedy mamy jedną tarczę załadowaną i przejdziemy z tą tarczą do następnego levela, to będziemy mieli wtedy dwa życia? Czy to tak po prostu w tej grze nie działa? Jednakże no na razie, żeby to sprawdzić, musimy z tymi dwoma życiami, z tą tarczą po prostu jeszcze przeżyć, co na razie mi się jeszcze nie udało. Teraz uwaga, tutaj Pierce może poleci dobry, nie poszedł dobry Pierce, ale Misiek został pokonany. Tarcza na razie nie zniknęła, więc może jest jeszcze nadzieja, że ta tarcza się mnie stakowała z każdym dodatkowym levelem, jeżeli nie, szkoda, jeżeli... No, mam jedną tarczę, więc wydaje mi się, że nie będzie się stakował. Okej, to mamy Surprise Perk. To mamy Lucky Charm, to jest Legendary bronią chyba, ponieważ... Nie, to jest chyba podstawowa broń. Tak. Powerful but slows down your movement speed. Nie wydaje mi się, że trzeba to w ogóle sprawdzać. Mogę zrobić rerolla w inną broń. Mogę sobie wykupić życie. Mogę sobie wziąć surprise item, który niekoniecznie bym chciał, więc weźmiemy sobie oczywiście surprise perka, jakim jest extra shot, czyli AC and extra bullet when attacking, czyli jeżeli rozumiem, wystrzelam dwa pociski na raz, więc teraz zarąbić to będzie działało, patrząc na nasz damage. Itemu brać nie chcę, ponieważ chcę wykorzystać tego naszego niuka. Pomimo tego, że będziemy walczyć na bossa i to jest tylko zaledwie 30 damage'ów bossa, to raczej go chcę wykorzystać. Jednakże kupię broń tylko po to, aby ją wziąć. Zobaczcie, jak ona w ogóle strzela. Holy shit! Ale to trzeba trzymać, dobra, bo myślałem, że to jest tak strzela po prostu jako jedno kliknięcie, to jest 10 na hita, to jakoś do mnie nie przemawia, więc sobie ją wymienimy, mamy wtedy Lobgana, którego na pewno nie chcemy brać, nawet możemy go zmienić na 0, więc w sumie go nie mamy co sprzedawać, tylko wracamy do naszego crossbowa, życia nie musimy, tak jak powiedziałem, kupować, itemu też nie, ponieważ nie chcemy tego, też w sumie item mógłbym kupić, żeby sobie odblokować na przyszłościowe rany, więc może na to jeszcze wydam pieniądze, jest to electric mine, który wydaje mi się, że jeszcze dokładnie, nie miałem go jeszcze w przyszłości, czyli po prostu stawiamy sobie gówno z piorunem i w momencie, kiedy podchodzi do jego przeciwnik, to pewnie brazi go prądem, dokładnie za 10 damage'u, więc takie... Ale może ma jakiś debuff? Stans the enemy who steps on it, czyli powiedzmy no stun ma na 3 sekundy, to jest nawet całkiem spoko opcja, jednakże wolę wykorzystać naszego nuka, więc mamy wszystko, mamy 320 łapek w górę. Więc tyle, ile jeszcze nigdy nie miałem na końcowym etapie. Spróbujmy to wykorzystać, zobaczmy, może tylko na walkach z bossami. Czy ja właśnie zauważyłem, że ja... Okej, myślałem, że ja nie będę miał zdobytego serca. Znaczy tarczy, na szczęście to nie jest prawdą. Oczywiście użyłem już pierwszego niuka, który jak widać, no nie jest zbyt znaczącym damage'em w naszej tutaj przygodzie z bossem. Już straciłem naszą tarczę, ponieważ jak kretyn wszedłem w kuleczkę, która lata i wydaje mi się, że aktualnie mogę żałować, że nie wziąłem jednak tej bazuki, ponieważ patrząc na to, jaki mamy fire rate z naszej kuszy, to się nam zbytnio nie opłaci, nawet tym, że mamy te 35 damage, czyli 70 damage sobie wykładam, to tam wydaje mi się, że mógłbym robić troszeczkę większy damage output, większy DPS, o, może tego słowa bardziej szukam niż tutaj w tym momencie, no ale już teraz sobie nie możemy zbytnio znaczy teraz możemy sobie to już tylko gdybać, to widzę, że mode się zmienił w super jakiegoś Saiyana, Super Saiyan mode się włączył i jak widać ten Super Saiyan mode spowodował, że rozlewa jakąś lawę w miejscu, gdzie spadną te kulki, ale na razie nie, okej, myślałem, że już jestem uwięziony w tym miejscu, nie będę mógł z tego w ogóle już uciec, na szczęście są to tylko czasowe plamy, które nie trwają aż tak długo, jakby się dawało, ale... Opinia taka luźna na temat walki z tym bossem, na ten moment przynajmniej wydaje mi się, że jest to najprostszy boss z trzech, którymi walczyliśmy, ponieważ nie powoduje on jakiegoś takiego stresu u mnie, że na przykład musiałbym czegoś naprawdę serio tak poważniej unikać, ponieważ zazwyczaj kulki w ogóle nie lecą w stronę, gdzie my stoimy, te pułapki, które sobie tam zostają rozwalone i troszeczkę nas zonują, no przyznam szczerze, no troszeczkę mnie to uniemożliwia przemieszczanie się i tak dalej, nie są jakieś tak zbytnio groźne, no tutaj biłem się po prostu w tą falę kulek, którą nie powinienem, ale to dlatego, że nie spodziewałem się, że zespamią mi się one dosłownie na mojej twarzy, więc no to był raczej nie fart niż tutaj moje złe zagranie. Teraz tutaj nie możemy zbytnio przejść. Dobra, ten mogliśmy przejść, więc super. Tylko no właśnie, no będziemy w sytuacji, gdzie najprawdopodobniej te kulki się spawnią na mnie. Tak właśnie w sumie było. Ja jestem w ogóle ciekaw, czy ja mogę wejść w te trapki. Tak szczerze mówiąc, z ciekawości sprawdzę i sobie dostanę tym damage'em jednym. Uwaga, mogę dostać. Ok, chciałem tylko po prostu sprawdzić, ponieważ widzę, że mamy już pewne zwycięstwo. A chciałem zobaczyć, czy moje buty, które są inne na trapki, powodują, że na przykład tego damage'a nie dostanę. Jak widać, dostaję. No, jak widać, po prostu dostaję. I nasz mol, czyli nasz kret, został pokonany. I nasz trzeci epizod też został zrobiony po prostu do praktycznie no bez żadnej większej jakby katastrofy, żadnego potknięcia, coś w tym stylu. Likeslep 130, wydaje mi się, że miałem ich troszeczkę więcej, jednakże z tego co rozumiem to musi być jakiś przelicznik typu, powiedzmy to 1/3, coś w tym stylu, bo wydaje mi się, że 390 łapek w górę mogłem mieć. A jakbym miał podzielić na 2, to 260 chyba miałem więcej, tak mi się wydaje, więc jakiś to jest tam chyba procent tylko z tych łapek w górę, jednakże udało mi się zwyciężyć, to jest najważniejsze. Trzeci epizod zrobiony i możemy sobie zrobić kolejne upgrade'y, jak i u ryby, tak i u sponsorów, więc najpierw zaczniemy od naszej rybki z akwarium. Możemy sobie wziąć Damage Boost Aura, co jest niekoniecznie czymś, co bym chciał, bo to jest item, to nie jest ten perk, który jest item, więc to do mnie nie przemawia. Anvil Drop mi się wydawał, by był całkiem spoko, ponieważ klikałem sobie prawie wszystkie myszy i wręcz jakiś losowy przeciwnik po prostu ginął, więc why not. Indecisive Gun, czyli to jest te random patterny, co było tam w zależności od Bunny Moon właśnie. Nie wiem, czy do mnie tak przemawia w porównaniu ze Snowball Throwerem, który fajnie nam slow, pamiętam, że ten strzelają sobie slowował i tak dalej, więc to mi się bardziej nie podoba. Melody Gun był fajny, ale jest, znaczy jest fajny pod względem mechaniki, ponieważ im dłużej się strzela, tym większy damage się robił i właśnie te nutki różne leciały, jednakże wymagało od nas to stania w miejscu, żeby oczywiście trzymać ten lewy przycisk myszki, więc dopóki to nie był jakiś boss, który stoi w miejscu, na przykład jak Mol, Kret, nie wydaje mi się, że to jest fajna opcja w porównaniu z crossbowem, który robił naprawdę fajny damage i z bouncy bulletsami fajnie się kombił, a jak potem dostaliśmy jeszcze dodatkowe bullet, to też było już w ogóle super, tylko no niestety na tego bossa może niekoniecznie był to dobry wybór. I to mamy Turret oraz Tornado, ze sobą wybieram sobie Turret, ponieważ ja jestem fanem rzeczy aktywno-pasywnych w stylu ty coś aktywujesz i robisz za mnie, dziękuję, a nie, że ja muszę to kontrolować. Dobra, a teraz u sponsorów mamy 4 trofeum, czyli możemy sobie zmniejszyć życie naszych melenostek. Tu mamy w ogóle mini-bossy, dropią additional reward, moim zdaniem, co ja gadam. W mojej karierze jeszcze nie widziałem chyba ani jednego minibossa, ponieważ za to były dodatkowe tam łapki w górę. I nie wiem, czy są po prostu nieodblokowane te jednostki jeszcze, czy ja muszę jakoś to odblokować, w każdym razie nam się to nie opłaca. No i jeszcze możemy sobie zrobić, tutaj były ręczne jednostki, teraz melee jednostki dostają właśnie po tyłku ze swoim HP, czyli w momencie, kiedy będziemy robić następny run, a to były fame stages, okej. W momencie, kiedy będziemy robić następny run, finałowy run naszym tankiem, to będziemy mogli sobie bić w przeciwniku, którzy mają o wiele mniej HP, względem na to, czy są wręcz, czy mele. Więc to ma tyle, jeżeli chodzi o The Crackpet Show z krowy i klasy Medyka. Jeżeli wam się podobało, łapeczka. Jak nie, to dislike nie istnieją. Hehe. A widzimy się w finalnym odcinku z gry The Crackpet Show, gdzie będziemy prezentować tanka na jeszcze nie wiem jakim skinie, ponieważ tych skinów jest chyba 5, więc jeszcze będę mógł coś sobie wybrać. To ma tyle. Siemanko, peace, yo!